Dzień dobry, Alicja Arendt, Golden Line. Ja jestem w Golden Line menadżerem do spraw edukacji i wsparcia klientów. No to będziemy zaraz testować, chyba się przyda. Więc ja jestem też menadżerem, między innymi tak, menadżerem do spraw edukacji, więc ja też między innymi uczę rekruterów, jak rekrutować mądrze, ale też dodatkowo sprytnie. My w sumie dzisiaj, znaczy dzisiaj generalnie cała aula jest poświęcona influencerom. Zaczynamy tak trochę przewrotnie właściwie od trików rekrutacyjnych, które może by się wydawały na pierwszy rzut oka nie do końca związane z tematem. Ja do dodatku jeszcze dostałam zadanie, żeby wam opowiedzieć o trikach rekrutacyjnych w ciągu 20 minut. Praktycznie mission impossible, można powiedzieć. O, i to mi się podobało. Od tego możemy zaczynać. Natomiast wiecie co, my sobie rzeczywiście przejdziemy przez trzy takie najważniejsze, bym powiedziała, obszary, jeżeli chodzi o rekrutację. To znaczy zaczynając od tego, co można zrobić fajnego z ogłoszeniami, jak od trochę innej strony też do nich podejść, poprzez rekrutację bezpośrednią i skończywszy też na tym, jakie triki są wykorzystywane chociażby w trakcie interwiu. Ale jeszcze zanim sobie przejdziemy już do samej tej treści stricte merytorycznej, to będzie mała gimnastyka. Ręka do góry, kto zajmuje się na co dzień... Jeszcze nie. Jeszcze nie było pytania. Kto zajmuje się na co dzień rekrutacją? Tak, no to jest ten moment, kiedy możesz. No dobra, kilka rąk w górę poszło. A kto... Dobra, to inaczej. To kto ma na przykład swoją firmę i zatrudnia ludzi? O, już tutaj więcej rąk do góry. A kto kiedykolwiek był kandydatem? No i bardzo dobrze, cała sala ręce w górę. Gimnastykę mamy w takim razie za sobą. Słuchajcie, te rzeczy, które dzisiaj padną, to myślę, że wam się przydadzą zarówno jako przedsiębiorcom, którzy będą zatrudniają bądź będą zatrudniać do siebie pracowników, zarówno jako rekruterom, ale też tak naprawdę jako kandydatom, bo grunt to jest zrozumieć, jak to wszystko przede wszystkim działa. Dobra, więc zaczynamy, tak jak wspomniałam, od samych ogłoszeń rekrutacyjnych i to będzie kolejna gimnastyka. Ja bym prosiła, żeby teraz rękę do góry podniosły te osoby, którym bardziej się podoba ogłoszenie, które jest po lewej stronie. Dobra, podnoszą się ręce do góry, okej. I teraz tym, którym się bardziej po prawej stronie podoba to ogłoszenie, które jest. Dobra, na nagraniu tego tak nie będzie widać, ale jeżeli chodzi o to ogłoszenie, które jest po lewej stronie, to jednak większość kobiet głosowała za tym jasnym, większość mężczyzn za ciemnym. I teraz, jeżeli tak naprawdę jesteście zainteresowani na przykład tym, żeby osoby, które do was będą aplikowały na ogłoszenie, to byli jednak przede wszystkim panowie chociażby, to trzeba to też dostosować choćby pod kątem graficznym. Kolorystyka. Kolorystyka będzie miała znaczenie. Jak ktokolwiek spośród was pracuje w branży e-commerce'owej na przykład, to w ten sposób też się tworzy strony dedykowane konkretnym typom klientów. Kobiety potrzebują raczej tej stylistyki, tej kolorystyki jasnej. Przeważają takie kolory jak właśnie niebieski, fioletowy, zielony. Mężczyźni fioletowego nie dzierżą podobno, według badań, więc to jest już pierwsza, najważniejsza różnica. Niebieski lubimy wszyscy, zielony, czarny. I to w przypadku mężczyzn mają być raczej te kolory intensywne. My też jako Golden Line kiedyś rekrutowaliśmy jasnymi, fajnymi, ładnymi, kolorowymi ogłoszeniami i na programistów nie szło w ogóle. Zmieniliśmy kolor na czarny i po prostu jest wysyp, nie? Wystarczy zmienić kolorystykę. To jest oczywiście duże uproszczenie, ale w praktyce no my sami też tak naprawdę zobaczyliśmy, że to rzeczywiście działa. Idąc dalej, to samo jest w przypadku benefitów. My też się, kobiety, mężczyźni, różnimy tym, na co zwracamy większą uwagę. To znaczy, mężczyźni patrzą bardziej na te rzeczy związane z prestiżem, więc jeżeli chcecie, żeby gro waszych kandydatów to jednak byli panowie, to lepiej jak mówicie o benefitach, które można zyskać, to mówcie o tych związanych z prestiżem. Marka samochodu, premie finansowe, możliwości awansu. U kobiet to raczej są te benefity związane trochę bardziej tak naprawdę z bezpieczeństwem, czyli choćby właśnie jakaś też opcja opieki medycznej, no choćby dla rodzin, o czym warto pamiętać, to też będzie istotne. Tutaj mówimy bardziej o pracy, o elastycznych godzinach pracy, czy choćby o home office. Więc zauważcie, jak bardzo fajnie można w tym momencie tak naprawdę wpłynąć na to, jak będzie się kształtowała ta proporcja kobiety-mężczyźni w przypadku kandydatów, którzy przechodzą. Oczywiście w ogłoszeniach nie można powiedzieć preferujemy kobiety albo preferujemy mężczyzn, natomiast można to zrobić w trochę inny sposób i to jest jeden z trików. Idąc dalej, jeżeli chcecie na przykład zatrudnić osoby, które są trochę młodsze, raczej z pokolenia Z czy Y, to też język, którego używamy na ogłoszeniach, powinien być do tej grupy dopasowany. Osoby, które będą miały 40-50 lat, raczej nie będą tak bardzo przyciągnięte przez wszelkiego rodzaju emoty. Natomiast my też robiliśmy badania na podstawie ogłoszeń, które są publikowane w Golden Line. I powiem wam, że ta najmłodsza grupa to po prostu jak widzi ogłoszenie z emotykonami, to aplikuje. Jak tych emotów nie ma, to nie.
Więc w ten sposób też można trochę tutaj wpłynąć na to, jaki rodzaj kandydatów de facto będzie przychodził. I tak trochę z przymrużeniem oka, to są akurat realne przykłady wyciągnięte z tych ogłoszeń, które u nas były publikowane w serwisie. Więc jak widać, można w bardzo naprawdę różny sposób o tym mówić. Choćby umiejętność prawienia minimum dwóch komplementów koleżankom każdego dnia, więc w bardzo taki fajny sposób jesteśmy w stanie też od razu przyciągnąć te osoby, na których nam najbardziej zależy w kontekście charakteru. Nie piszemy o tym, że to będzie młody, dynamiczny zespół, co trochę tak naprawdę według GIODO już podpada w tym momencie pod dyskryminację, niestety, więc takich rzeczy też się nie powinno w ogłoszeniu pisać. Ale jak napiszecie w ten sposób obowiązki, jak napiszecie w ten sposób benefity, to raczej tego typu osoby po prostu będą i tak same z siebie przechodziły. No jak więc dopasowujemy i formę w sensie grafiki, i tak samo treść, słownictwo, z którego korzystamy, żeby odpowiednio wpłynąć na te osoby, które przyjdą. Jeżeli ogłoszenie będzie ciekawe, to stanie się viralem. Ja bym powiedziała, że to jest chyba jeden z najfajniejszych trików, jak to zrobić, żeby się nie narobić, a żeby tak naprawdę efekt na końcu mieć. To jest jeden przykład akurat ogłoszenia Eurocash i w momencie, kiedy oni szukali do siebie do IT, to tak naprawdę zaczęli od tych takich standardowych, trochę skostniałych, bym powiedziała, ogłoszeń ze standardowymi tak naprawdę jakimiś konkretnymi segmentami, wymagania, obowiązki, tego typu rzeczy. I jak widzicie, poszli trochę bardziej w grę wideo. Okazało się, że to ogłoszenie było na tyle fajne, że nawet nasi koledzy dostawali od swoich kolegów też to ogłoszenie jako po prostu coś fajnego. Ogłoszenie stało się w tym momencie viralem. Ludzie sami sobie je podawali, bo ono było zrobione w sposób ciekawy. Słuchajcie, zrobienie kwestii jednego ogłoszenia, praca grafika, a to później tak naprawdę nie musimy już płacić za jakąś dodatkową reklamę, niesie się de facto samo. Więc zrobić to sposobem, sprytem. Można też na przykład z vlogerami. Dlaczego by nie? U nas to jeszcze nie jest tak do końca popularny sposób rekrutowania, aczkolwiek viral, buzz to nie musi być tylko marketing. To jest też na przykład rekrutacja. Na Zachodzie bardzo rozpowszechniona. Na przykład zaprasza się takich blogerów czy vlogerów do siebie do biura, żeby spędzili dzień, dwa jako pracownik na danym stanowisku. Oni to potem opisują. Czasami to jest jakaś tam gratyfikacja jeszcze w tym, ale zazwyczaj jednak jej nie ma. Oczywiście, no wiadomo, firma w tym momencie nie ma do końca wpływu na to, co oni napiszą. Aczkolwiek, umówmy się, każda firma jest w stanie się odpowiednio przygotować na tego typu wizytę. Oni przyjdą, opiszą to później na swoich blogach, pokażą na vlogach i właściwie, wiadomo, oni są influencerami, więc jeżeli oni powiedzą, tak, to jest fajna firma, tam naprawdę była super atmosfera, to ludzie za tym pójdą i będą też wiedzieli, że dana firma rekrutuje. Więc to też troszkę w kontekście tutaj influencerów. Kojarzy ktoś z was? To już się niektórzy śmieją. No właśnie, była jakiś czas temu taka akcja, że dziennikarze trzeciego programu Polskiego Radia wcielali się trochę w rolę pracowników PKP, więc na przykład Wojciech Mann był maszynistą. I tam była seria różnych fajnych filmików. Słuchajcie, to zrobiło rzeczywiście niezłą reklamę rekrutacyjną PKP. Tam bardziej chodziło trochę o ocieplenie wizerunku, a się okazało, że na rekrutację to też bardzo fajnie wpłynęło. I uważajcie, no i rzeczywiście nie wzięli kilka osobistości, kilku influencerów i tak naprawdę osoby, które wierzą Wojciechowi Manowi czy innym w tym momencie też dziennikarzom z tego radia, tak naprawdę też już bardziej, o wiele bardziej się przekonały do PKP i do tego, że można też do nich zaaplikować i że wcale te wymagania wbrew pozorom nie są aż takie duże. No właśnie, natomiast ogłoszenia to nie jest wszystko, bo w tym momencie też tak naprawdę mamy jeszcze direct search, czyli rekrutację bezpośrednią. Ręka w górę, kto w ogóle wie, co to jest? Tak nieśmiało trochę te ręce w górę poszły. W dużym, bardzo dużym uproszczeniu odwracamy sytuację z ogłoszeniami. To już nie kandydat ma być aktywny, a rekruter pasywnie sobie czeka na spływy aplikacji, tylko dokładnie na odwrót. Rekruter się musi trochę nagimnastykować bardziej, żeby znaleźć odpowiednich kandydatów, takich, którzy będą odpowiadać i przekonać takich kandydatów do danej oferty pracy. I teraz to, co z takich ciekawszych rzeczy, bo oczywiście można korzystać z narzędzi, choćby na takich jak my, nawet jako Golden Line też oferujemy rekruterom, ale z to ciekawszych rzeczy, z takich trochę trików, bo nie zawsze będziemy chcieli na przykład w mediach społecznościowych znaleźć dane osoby, tym bardziej też nie zawsze, nie każdego się da. Co też napisane, nie zawsze musi znaleźć potwierdzenie w rzeczywistości, to inna kwestia. W związku z czym w Polsce już teraz coraz bardziej się zaczyna robić popularny scouting, trochę zaczerpnięty ze sportu. Rekruterzy sami wychodzą na miasto i zaczynają się łowy w tym momencie. Ja wiem, że się niektórym to z czymś innym zupełnie skojarzyło, ale nie, to nie o to chodzi, to nie w godzinach pracy. Natomiast załóżmy, że szukacie kogoś do siebie, do sklepu, który prowadzicie. No i chcecie osoby, które mają naprawdę najfajniejszą, najlepszą jakość obsługi klienta. Są najlepszymi handlowcami. Papier przyjmie wszystko.
profil na Goldenie też dużo przyjmie. Natomiast wiadomo, chodzi o to, żeby mieć próbkę pracy. I w momencie, kiedy trafimy do jakiegoś sklepu na przykład, będziemy w stanie na przykład podawać niezadowolonego klienta i zobaczyć w praktyce, jak pracownicy w danym sklepie się zachowują, kto sobie radzi najlepiej z tym klientem, kto potrafi go odpowiednio spacyfikować i przekonać do tego, że jednak ten sklep jest mimo wszystko fajny. I w ten sposób wyciągamy informacje już takie praktyczne bardzo, kto na rynku jest najlepszy. Więc takie trochę jak działa tajemniczy klient na zlecenie pracodawcy, tak właściwie może być tajemniczy rekruter w tym przypadku. Także to też jest bardzo fajny trik, bo rzeczywiście można w praktyce wyciągnąć więcej informacji. No, spokojnie zdążymy. I też plusem tego na pewno jest to, że kandydat jeszcze nie wie, że jest kandydatem. Także myślę, że wam też się mogło nieraz, nie dwa zdarzyć, że rekruter już zaczynał obserwować w takiej czy innej sytuacji. Idąc dalej, bo tutaj tak naprawdę jak mówimy o direct searchu i o wyciąganiu informacji, kto jak się nazywa, kto jakie stanowisko zajmuje, z kim warto porozmawiać i tak dalej, to ciężko myślę nie powiedzieć o tych trikach, z których wielu rekruterów korzysta. To są, słuchajcie, no w branży się często tak mówi, że to są tak zwane bajeczki. Ja zresztą nawet od wielu agencji doradztwa personalnego słyszałam takie określenia. I trochę to tak jest, że już tutaj jesteśmy na pograniczu, no właściwie już przekraczamy nawet tą granicę, trochę kłamstwa bym powiedziała, byle tylko wyciągnąć informacje. Czyli na przykład, idąc od góry, na pracownika stołówki, popularne zwłaszcza na Zachodzie, u nas jeszcze się nie zaczęło, rekruter dzwoni do danej firmy i podaje się za pracownika z kantyny pracowniczej, bo pan Tomek jakiś tam, nie znamy nazwiska, ale on chyba wspominał, że on jest kierownikiem projektu u państwa dla takiego a takiego klienta. On przy kasie zostawił swój portfel. Może mnie pani do niego przełączyć? No i w tym momencie już recepcja oczywiście przełączy do danej osoby, a rekruter może w tym momencie złożyć propozycję pracy. Ewentualnie w ogóle wyciągnąć informację, jak się kierownik projektu dla takiego czy innego klienta w ogóle nazywa w tym momencie. Kolejny punkt, czyli na klienta. Dokładnie, rekruter dzwoni i mówi, że jest klientem, ma rozmawiać z kimś, kto odpowiada u nas w firmie za serwery, z tym, że nie zna nazwiska, ale tak mu powiedziano, że ma zadzwonić i właśnie o taką osobę poprosić. A okej, osoba z recepcji przełącza. No i w tym momencie rekruter też już tak naprawdę wie, kto w firmie odpowiada za takie rzeczy. No właśnie, fiskus, ZUS, generalnie wszelkie urzędy, to już ostrzegam, bo to pod prokuratora trochę podpadam w tym momencie. Pod paragraf bardzo mocno zresztą nawet, bo nie można się podszywać. Czyli dzwonimy, mamy jakąś sprawę bardzo pilną, prosimy o przełączenie do pana Jana Kowalskiego, dzwonimy z Urzędu Skarbowego. Recepcja przełączy i już tak naprawdę możemy panu Janowi Kowalskiemu złożyć propozycję pracy. Tak jest, byliśmy w stanie do niego w ten sposób dotrzeć. Na położną? Pan Andrzej Kowalski, ja tutaj dzwonię, jestem położną, jego żona rodzi. Pan Andrzej nie ma żony. Gorzej jak recepcja o tym wie. No. A to jest dokładnie ta sama sytuacja. I na referencję. Na referencję wygląda to w ten sposób, że dzwoni rekruter. Dzień dobry, mam kilka fajnych ofert pracy dla pana, ale ja bym potrzebował najpierw referencji. I zaczyna się wyciąganie informacji, kto w poprzednich miejscach pracy tej osoby, na jakich był stanowiskach. Imiona, nazwiska, stanowisko, datę zatrudnienia i tak dalej. Są takie triki i trzeba być tego świadomym. I dlaczego ja o tym też tutaj wspominam? Znaczy ja absolutnie was nie zachęcam, żeby to robić. Bo wiecie, tu można dużo wygrać, ale dużo można stracić. Ponieważ załóżmy, że trafimy na jakiegoś influencera, który się delikatnie mówiąc lekko zirytuje. Opisze to, powie wszystkim. No i efekt będzie taki, że automatycznie może stracimy kilka tysięcy potencjalnych kandydatów do pracy. Na Zachodzie to jest trochę bardziej popularne. U nas mi się wydaje, że jeszcze rekruterzy w dużej mierze się uczą, jak to robić. Natomiast ja też dlatego o tym wspominam, bo to jednak jest istotna część tej pracy niektórych rekruterów. I ważne jest to, że jak kiedykolwiek będziecie zatrudniać jakichkolwiek pracowników, czy na przykład decydować się na agencję, to warto się dopytać, w jaki sposób też na przykład oni pracują, bo de facto rekruter, jeżeli powie dla kogo, próbuje takie informacje wyciągnąć, dla jakiego klienta, no to się odbije na waszej marce. Niekoniecznie na marce tego rekrutera tylko. Tak więc, żeby sobie jednak zdawać sprawę. A propos referencji, jeżeli... Znaczy, możemy wyciągać tak naprawdę takie informacje, jeżeli one są jawne, de facto. Golden Line, LinkedIn, to są miejsca, w których te referencje są widoczne dla wszystkich, więc jeżeli chcecie gdzieś zobaczyć, kto, co, z kim, jakie ma powiązania, jakie zajmował choćby stanowisko i tak dalej, to można albo rzeczywiście iść do tych serwisów, które są biznesowe, gdzie ludzie sami się wystawiają, nic prostszego. Tam też zobaczyć sobie na przykład referencje w tym momencie, tak? I jakby nie macie tego problemu rzeczywiście, że kogoś jesteście w stanie w takiej sytuacji zirytować. I idąc jeszcze do
interwiu. Ja myślę, że obrazek chyba, który większość osób zna, jak to wygląda, jak wyglądają często rozmowy rekrutacyjne. Później chyba będziecie mieli prezentację, tak, Maja? Będą przesyłane? Dobra, to w razie czego później będą udostępnione, to jeszcze można sobie zerknąć. Jednym z trików, żeby wyciągnąć jak najwięcej informacji na temat kandydatów, na temat tego, jak oni się w rzeczywistości zachowują, to jest tak zwany stres interview. Czyli generalnie chodzi o to, żeby wytrącić po prostu z równowagi kandydata. I to można zrobić na różne sposoby, albo go mocno denerwując, udając, wiecie, nie? Rozmowa rekrutacyjna. No, słucham pana, słucham. O, pomalować, nie pomalować. Tak to mniej więcej wygląda. Czyli tak naprawdę rekruter nie uważa, nie słucha, patrzy cały czas na drzwi, w ogóle jakby kandydata nie było i w tym momencie bada się, jak kandydat będzie w stanie zareagować. Bo słuchajcie, prawda jest taka, że na przykład jak szukamy handlowców, nikt nie jest w stanie zagwarantować, że ten handlowiec nie będzie miał takich klientów, krótko mówiąc. Tak? Więc już jesteśmy w stanie na rozmowie od razu weryfikować, jak ta osoba jest w stanie przykuć czyjąś uwagę, z jakich na przykład metod, technik będzie korzystać. Idąc dalej, dobry glina i zły glina. No ja myślę, że to chyba nie trzeba tego aż tak mocno tłumaczyć, tak mamy dwóch rekruterów, jeden jest dobry, drugi zły. No i patrzymy, jak ten człowiek sobie radzi. Na przykład też na to, czy nie ma takiej tendencji, żeby unikać tego złego, tylko iść w kierunku dobrego, bo to też nie jest najlepszy, tak naprawdę najlepszy wynik tej rekrutacji. Na MacGyvera to podejrzewam, że każdy się pewnie już zetknął z tym. Proszę mi podać 10 zastosowań szklanki. To było moje pytanie na rekrutacji do Goldena. To było dopiero wymyślanie. Więc tak naprawdę jak zrobić coś z niczego i jak tak naprawdę z pudełka zapałek zbudować czołg finalnie. To też ma wytrącić z równowagi i przede wszystkim pokazać rekruterowi, jak kandydat myśli. Czy się poddaje? Powiedziałam 7, nie, już więcej nie powiem, nie powiem 10. Nie ma. Czy za wszelką cenę będę kombinować? Jak bardzo będę kreatywna? To bardzo często jest tak, jeżeli szuka się osób na stanowiska kreatywne, grafików byście na przykład szukali i tak dalej, to są o tyle fajne pytania, że one trochę tą kreatywność są w stanie zweryfikować. Choć umówmy się, zbudowanie z zapałek czołgu na 10 różnych sposobów i tak dalej, to pewnie jednak trochę by mogło ich zirytować. Lepiej wziąć jednak mimo wszystko takie zadanie, które chociaż trochę w jakiś sposób do tej pracy będzie finalnie nawiązywało. I na upadający długopis to zweryfikujemy zachowanie kandydata. To jest często w Polsce, niestety, przy rekrutacjach. Rekruter celowo zrzuca długopis ze stołu i czeka. Schyli się kandydat, podniesie, nie podniesie, będzie czekał, aż rekruter się schyli, grzeczny będzie, niegrzeczny. Tak naprawdę większość kandydatów chyba już sobie zdaje z tego sprawę, że w takich sytuacjach trzeba od razu biec po ten długopis, podnosić go. Rekruter na to czeka de facto, no chyba, że upadnie blisko rekrutera. No to wtedy już, cóż, nie wyszedł trik. Tak, myślę, że tutaj w części sali już nam zaczęły długopisy upadać i weryfikujemy, czy koledzy się rzucą. Jeszcze jeden bardzo fajny przykład też. O tej samej godzinie wyjeżdżają dwa pociągi z Krakowa do Warszawy z prędkością 140 km na godzinę i z Warszawy do Krakowa z prędkością 260 km na godzinę. W momencie, kiedy się będą spotykać, który z nich będzie bliżej Warszawy? Ręka do góry. Kto jest za jedynką? Ręka do góry, to jest za dwójką. No właśnie. Dokładnie tak, słuchajcie. Generalnie w ogóle ktokolwiek się, cztery osoby na krzyż się opowiedziały za jakąkolwiek opcją. A to są tego typu pytania bardzo często na rozmowach. One sprawdzają właściwie tak naprawdę trzy rzeczy. Po pierwsze, kto w ogóle wpadnie na dobrą odpowiedź. To jest pierwsza kwestia. Słuchajcie, jak one się mijają, to one są w tej samej odległości od tego miasta. No jedno, co ewentualnie można by drążyć, to kiedy uznajemy moment mijania się. Przód, tył, muszą się zrównać, czy na jakiej zasadzie. No ale generalnie są tak samo daleko. Chęć znalezienia odpowiedzi samemu. Dobra, słuchajcie, myślę, że później w trakcie przerwy będzie można jeszcze podyskutować bardziej. Druga rzecz, którą się tutaj sprawdza ten trik, to jest przede wszystkim, czy ktoś chce poznać gotowca, chce mieć gotowca, poznać od razu odpowiedź, czy powie nie, ja nie chcę, ja to wymyślę w domu. Tak, to znaczy, że też ta osoba jest gdzieś tam bardziej trochę uparta i bardziej ambitna, krótko mówiąc. I reakcja na to, jak usłyszy się tą poprawną odpowiedź. Czy to będzie plaśnięcie w czoło, o matko, no tak?
obrażenie się, no przecież to, co to w ogóle było za pytanie, czy jeszcze w jakiś inny sposób ta osoba zareaguje. W ten sposób weryfikujemy, jak ktoś sobie radzi ze stresem, z nietypowymi sytuacjami, jak przyjmuje porażkę też na przykład, bo bardzo mało osób poprawnie na to pytanie odpowiada w trakcie rozmów rekrutacyjnych. Więc zauważcie, jak to jest prosta sztuczka, za pomocą której dużo informacji na temat kandydatów jednak wbrew pozorom można wyciągnąć. I tak naprawdę, co tutaj jest jeszcze istotne w kontekście influencerów, jeżeli będziecie prowadzili jakikolwiek proces rekrutacyjny albo ktoś będzie prowadził go dla was, bo to w dwie strony zadziała, bardzo trzeba zwracać uwagę też na jakość tego procesu, ponieważ to nie jest tak, że jak kandydatowi się ten proces nie spodoba i nie chodzi o wynik procesu, tylko chodzi o samo to, jak on był przeprowadzony, czy rekruter był miły, czy właśnie było to stres interwiu takie nieprzyjemne, nie słucham, nie uważam, nie patrzę, olewam, krótko mówiąc, kandydata jako rekruter. To w tym momencie to nie jest tak, że ten kandydat wyjdzie, pójdzie do domu grzecznie, no dobra, trudno, nie wyszło, no dobra, głupi rekruter był. On pójdzie i opowie. I jak traficie na influencera, to on nie powie 10 czy 20 osobom, on powie 10 tysiącom ludzi. I dla was to może być 10 tysięcy z tej konkretnej grupy docelowej, bo najczęściej to będą ludzie podobni do niego jednak, które tak naprawdę już może się do was nigdy nie zgłosić na proces rekrutacyjny. Także myślę, że w przypadku rekrutacji bardzo trzeba na to zwracać uwagę, że rekruter też ma swoją markę, firma też ma swoją markę jako pracodawca i to nie jest tak, że to jest całkowicie oderwane też na przykład od marki produktowej. Więc przede wszystkim, jak jesteście kandydatami, myślcie jak rekruter, co się za tym wszystkim na procesie kryje rekrutacyjnym, a jak jesteście rekruterem, to myślcie jak kandydat, jak on to może odebrać. Czy czasami się nie okaże, że tylko sami sobie zrobicie czarnego PR-u trochę. Dobrze, to ja chyba się wyrobiłam w 20 minut. To była najtrudniejsza część, wam powiem, żeby to w 20 minut zmieścić.